Obchody Święta Narodowego 3 maja są dla nas okazją do zrozumienia, że wolność jest wartością, którą trzeba nieustannie pielęgnować i której należy bronić. Dlatego też z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zachęcam Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości i idee kierują naszym życiem. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy przyczynić się do rozwoju naszego kraju, regionu oraz jakie działania podejmiemy, aby nasza Polska była lepszym i bardziej sprawiedliwym miejscem do życia dla nas oraz przyszłych pokoleń. Konstytucję 1791 roku zbudowano na fundamencie wartości. Była to deklaracja wolności, którą wyznaczono jako cel dla narodu, a jednocześnie wyraz prawdziwej troski o dobro wspólne. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Wydarzeń, które stało się symbolem patriotyzmu i umiłowania ducha wolności. Obecnie, kiedy Polska jest krajem wolnym, niepodległym i suwerennym, powinniśmy pamiętać, że wolność i suwerenność to nie tylko przywileje, ale przede wszystkim obowiązki oraz wezwania do odpowiedzialności za losy swojego kraju i narodu. Konstytucja 3 maja pokazuje, że narodowa zgoda, determinacja i odpowiedzialność za własne państwo mogły zwyciężać nawet wtedy, kiedy wśród obywateli znajdowali się również przeciwnicy słusznych reform. Społeczne uświadomienie tego faktu dało Polakom siłę do przetrwania ponad 100 lat niewoli narzuconej przez państwa zaborcze. Współcześnie, kiedy Polska ma swoje miejsce w Unii Europejskiej, NATO, powinniśmy pamiętać, że nasza wolność i suwerenność to nie tylko kwestie geopolityczne, ale to przede wszystkim wartości, które stanowią fundament naszej egzystencji. Tak jak Konstytucja 3 maja była natchnieniem ducha wolności za czasów rozbiorów, tak dzisiaj nasza wolność i suwerenność są natchnieniem ducha wolności dla całej Europy i cywilizacji zachodniej. Dzięki naszej odpowiedzialności za te wartości mamy szansę przyczynić się do budowy lepszej przyszłości dla nas i dla przyszłych pokoleń. W Polsce możemy nadal czuć się kontynuatorami tych wartości, które przyświęcały naszym przodkom. Niech uczestnictwo w dzisiejszym święcie będzie symbolem naszej jedności, zaangażowania i odpowiedzialności za ojczyznę. Razem możemy zbudować Polskę silną, z której możemy być dumni.
Zboczeńce i maki pod boskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W jej zapachu urodzie jest Polska. Żeby tak jeszcze ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczynych rąk przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki, bo najpiękniejsze są polskie kwiaty. Kaczęce i maki pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich zapachu urodzie jest Polska. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpice i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie nie składają.